Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, niestety powtórzył się problem z poprzedniego odcinka, a w sumie dwóch poprzednich odcinków, czyli OBS z jakiejś przyczyny postanowił nie przechwytywać pierwszych dwóch minut materiału, czy tam półtorej minuty. I niestety wygląda to, jak wygląda. Nie jest to jedyna sprawa techniczna, która będzie w ostatnich dniach. Niestety myślę, że to jest skutek tego, że jednak nagrywałam na zapas odcinki. Nie sprawdziłam tego od razu, czy to się poprawnie nagrało. Okazało się, że nie. Więc no, mamy taką sytuację znowu. Studia sprawiły, że faktycznie nie dopilnowałam tego. I myślę, że to dopiero wróci na swoje własne tory, jak już będę później, wiadomo, po tych egzaminach. Już jest coraz bliżej, ale jednak odcinki mam nagrane do 6 lutego, także mogą się pojawić jakieś problemy techniczne. Odcinek 33 to jest w ogóle ewenement, ale o tym Wam opowiem kolejnym razem. Nie przedłużając, udało mi się wyjść z wioski na Adarmosie i przejść dosłownie kawałeczek. Dużo nie straciliście, dosłownie zbieranie roślin, ewentualnie zabijanie jakichś mobów typu krwiopijce przez te półtorej minutki, także nie martwcie się. No i co? I zapraszam Was na odcinek, nie będę przedłużać. Bardzo Was serdecznie przepraszam, ale no na razie nie jestem w stanie nad tym inaczej zapanować, niż po prostu zrobić dla Was taką wstawkę z przeprosinami. Nie przedłużam, lećcie oglądać film i życzę Wam miłego seansu. Do usłyszenia. Najpierw może pójdziemy sobie tutaj właśnie tą górą. Tam jest nawet ognik jakiś na dole. Okej, tutaj też są jakieś rzeczy. No właśnie, bo to jest jaskinia zresztą. Tu spoczywa ostatni wielki farmer z Adarmosu. Cześć, Alvarez. Myślę, że tobą się zajmiemy później. Na razie możesz sobie tutaj przebywać. Nie będę ci przeszkadzać w egzystencji. Kruczy korzeń. Ja sobie przyszłam głównie pozbierać rzeczy na razie. Powiem Wam, że też nie wiem, czy nie zdjąć sobie już całkiem tej tarczy jak na razie, bo w sumie lepiej mi się gra chyba jednak na razie bez niej. Ogniocierń, miło. Tam będziemy chyba później. Dobra, tam nie ma jeszcze piratów, więc możemy sobie tutaj przez ten mostek przejść. Tylko ja pamiętam, że on jest trochę dziurawy chyba. Tak mi się kojarzy coś. Gdyby nie. No, jak widać zresztą. Gdzie ty biegniesz, co? Tak właśnie myślałam. Dawaj z siebie. Kasztanowe ziele, to się też przyda. Więc miło, że mamy lokatorka, ponieważ lepiej teraz wszystko widać. Tam trzeba już uważać, bo się zaczynają... Okej, tam słychać jakby... Dobra, tu jest pirat myśliwy, więc tam już będziemy szli później. Zróbmy sobie F10 i aż bym się tam przepłynęła, bo mi się coś bardzo nie podoba. Co tu się dzieje? To jest jaskinia normalnie. O kurde, też mnie tutaj nigdy nie było. Spoko. Dużo kwarcytu. Amfora, saletra. Ej, no fajnie. Dobrze wiedzieć. To co, może jeszcze popłyniemy sobie kawałeczek dalej? Może coś jeszcze tutaj będzie w okolicy?
W sumie tam już jest to miejsce, więc chyba nie. Ale na razie całkiem przyjemnie. Myślę, że właśnie takie pływanie też jest warte zawsze, żeby je zrobić. Gorzej, że teraz chyba nie wyjdę. Okej, udało się na szczęście. Chociaż już czułam, że nie wyleziemy. Tutaj widziałam, że pod mostem coś mi pokazywało. I się nie pomyliłam. Nie pomyślałabym, że korzenie lecznicze będą pływały w wodzie. No dobra. To co, teraz pójdziemy sobie kawałeczek właśnie plażą. Ojej, wyciągnij tę broń, proszę cię. No, dawaj. Zbieramy, zbieramy. Dobra, tam się kolejny triggeruje na mnie. Okej. Przyjemnie. Zbieramy, zbieramy, bo gdzieś jeszcze nie zebrałam smoczego korzenia. Ognika mogę ustrzelić z tego. Mogę, udało się trafić. Zbieramy dalej. O, mam smoczy korzeń, miło. Bo się bałam, że ominęłam. Wydaje mi się, że wszystkie stałe rośliny to ja w sumie mam. Ponieważ na tej wyspie ich zbyt dużo nie ma. Więc chyba wszystkie zebraliśmy. To nie jest smoczek. Co? Znalazłam dwa? Jak to jest możliwe? Ej, jak to? Co? O kurde, w poradniku brakuje opisu jeszcze. Był jeden jak byk. Że można chyba znaleźć. A ja znalazłam aż dwa. Ale dobrze, nie będę narzekać. Fajnie, bo będziemy mieli możliwość, wiecie, zrobić z tym, co trzeba. Zapraszam. Nie będę się, wiecie, polnych bestii też obawiać, bo to nie ma sensu. Szczególnie jak zaraz nam przyjdzie walczyć tak naprawdę z orkami. Dobra, kruczy ten, górski mech, miło. Naprawdę nam to idzie fajnie wyzbierać tak wszystko z mapy, co się da. Tu jeszcze ominęłam parę chyba roślinek, dosłownie 3, 4 nawet. Super. Czyli co, wychodzi na to, że to żeśmy sobie wyczyścili. Ja bym się przeszła chętnie tam, gdzie są ci orkowie. Tylko nie wiem, czy ja sobie z nimi poradzę. Ale tam by był też ładny expik. W sumie. Możemy spróbować się kawałek tam przejść. Zobaczyć. Jagoda trollowca. Jagoda trolla nawet, nie trollowca. Bardzo ich dużo. Górski mech. Dobra, są orkowie. Jakby podchodzili do mnie pojedynczo. O Jezus. No. Jak widzicie, bicie orków nie jest trudne. Przynajmniej na tym etapie, kiedy jest na przykład jeden.
Weźmiemy sobie wilka i potem się zajmę tamtym. Okej. Robimy zapis i lecimy na kolejnego. No. Jak widzicie, ja mam taką już w miarę nawet taktykę. Jak pamiętacie, my potrzebujemy te orkowe bronie, żeby mieć awans na bossmana, nie? Bo dalej żeśmy tego nie ogarnęli jeszcze. Więc nie ma co się tak tym przejmować. Wszystko w swoim czasie. Nie pamiętam niestety ile orkowych broni, ale wiem, że i tak na Korus, na Adarmos? Gdzie my teraz jesteśmy? Chryste, nie wiem, nie pamiętam. Tak czy inaczej na tej wyspie, gdzie jesteśmy, a jesteśmy na Adarmos, to tutaj się nie da jeszcze tego awansu zrobić. Uprzedzając pytania. No, chodź, chodź, chodź. Oła, dobra. Troszeczkę się dałam uderzyć. Ale to nic. Ja po prostu pewnej rzeczy nie przewidziałam. Tak, tutaj warto... Ten ścierwojad oczywiście sobie wyleci. W pinechę dosłownie. Tutaj można już nieźle oberwać na tym etapie. Widzę, że on tam... Poleciał jak nie wiem. Zaraz będziemy mieli nowy poziom. Cześć. Dużo kretów szczurów. I już, pięknie. Super, o to mi właśnie chodziło. O, no i tam trzeba wejść na drugą stronę. Ale to nie będzie problem. Na spokojnie da się to zrobić. Nawet właśnie chyba tędy się tam idzie. Ja niestety nie pamiętam. Ale tak, tędy się dało przejść. Inaczej. Niepotrzebnie tak widzę, idę tędy. Bo powinno się dać wejść tędy. Albo nie? Chyba się dało tędy wejść. Nie wiem, na razie to mam goblina na głowie. Dobra, zróbmy tak, że zejdziemy niżej i dojdziemy pewnie do jakiegoś ładu i składu. Nie pamiętam, czy tutaj orkowie jeszcze byli, czy nie. Możliwe, że byli. Chyba dosłownie tędy się wchodzi, tam na górę do tych goblinów. Chyba tak. Mogę roślinki zebrać? Dziękuję. Nie, stary, nie zjedź mi tylko na dół. Bo to by się bardzo źle dla nas skończyło. Aha, bo to był dosłownie tylko jeden goblin, tak jakby. W sensie, jeden mi spadł, drugi ten. Kurde, zaklinowałam się przez chwilę. Niedobrze. Czy tam się dało wejść na górę? Chyba nie dało się. Nie pamiętam niestety, czy żeśmy wzięli wszystkie rośliny, zebrali na bieżąco, czy nie, ale wiem, że na pewno smoczych korzeni już mamy dość. Siema, ścierwojady. Pięknie. Idziesz? Idziesz. Zróbmy save'a, żeby nie było przypału. Okej, tu już same ścierwojady zostały.
Zrobimy trochę uników, żeby nie oberwać tak bardzo. Ale widzę, że nie było to jakoś bardzo potrzebne. Polne jagódki. 5 drzewa, korzeń. Dużo korzeni leczniczych. Natomiast nie wiem, czy będziemy robić mikstury do życia. Wydaje mi się, że życia się będziemy typowo uczyć. W sumie. Mordal, tutaj da się wejść. Proszę cię. Dziękuję. Bardzo. I co my tutaj mamy? Korzonki lecznicze. Tam zaraz wejdę na górę. Bardzo dużo korzeni. I świerszczowa pokrzywa. Właśnie wydaje mi się, że była tylko jedna. Jeżeli coś ominę, to wiadomo, wrócę się tutaj, także nie martwcie się. Siły trzeba by było się nauczyć na statku, prawda? Więc trzeba by było na statek się wrócić. Z tego co pamiętam, nikt mi nie da nagrody za wyzbycie się tych orków, także też nic z jakiegoś tam, wiecie, odkrywczego to nie będzie. Wracamy więc. Ale fajnie, bo mamy chyba już wszystkie stałe rośliny, które się dało znaleźć. Ewentualnie jest jeszcze jedno miejsce. Podoba mi się, że ta wyspa nie robi tego, co na przykład ta pierwsza, gdzie tam praktycznie każda roślina stała była ukryta w miejscu, do którego wydawało się, że się nie da wejść. Cieszę się, że tutaj gra tak jednak nie robi. Dobra, wracamy sobie. Coś mogę? Nie. Wracamy na statek, żeby sobie próg do siły przeskoczyć. Mogę też od razu te teleportery zostawić, bo nie będę ich potrzebować. Witaj, Halvar. Chcę. Umiejętności, siła. Dobrze. Wszystko się zgadza. Mamy 83 siły teraz. Jeżeli zdejmę amulet, to będę miała 73. Pasek. Zdejmijmy amulet, pierścień i pasek. Zgadza się wszystko? Zgadza się. 64. Pierścień władzy, amulet do siły. To co? Będziemy, myślę, te rzeczy stałe pić zaraz. Czy ja coś potrzebuję tutaj na statku załatwić? Nie wiem. Tu jest to. Aha, miałam iść sobie na pokład odłożyć rzeczy. W sumie te stałe rośliny też możemy odłożyć. I te teleporty i część kluczy jeszcze, bo niepotrzebnie noszę tyle syfu, który nawet się nie przyda. Ja wiem, że nic nie widzicie, bo u mnie świeci słońce, więc ja tym bardziej nic nie widzę. Te zbroje, w sumie to są na sprzedaż. Ale tak, te teleporty, nie będziemy ich na razie używać, tylko multi nam wystarczy. Tutaj miałam jeszcze jakieś kluczyki. Super. Muszelka jest do otwarcia. Złotka są na sprzedaż. Sporo mamy bryłek rudy. Skórzana sakiewka. Trzeba otworzyć. Co to jest? Kasztanowe ziele. Bardzo przyjemnie pachnie. Powinnam mieć 3. Mam na razie tylko 2, więc podejrzewam, że one się jeszcze później narespi ich trochę. Smoczy korzeń przerzucimy sobie, bo nie będę go potrzebować. Tą pokrzywę też. I szczawie królewskie może też byśmy wrzucili tam, nie? Tak. I teraz rzeczy na siłę wszystkie powinnam mieć przy sobie. Oświecę jednak pochodnie, bo ja sama nic nie widzę. Otwierana muszla jedna. Ostrygę dostaliśmy. I teraz sprawdzamy, bo miałam gdzieś tutaj... O, skórzaną sakiewkę. 10 sztuk złota. Tutaj te rzeczy. Coś mamy do otwierania jeszcze? Nie wydaje mi się. Mogłabym sobie te przepisy, ale w sumie to ja je mogę już odsprzedać raczej. No to co? Będziemy, myślę, pili te rzeczy. Możemy nawet tutaj się tego napić. Także zrobimy teraz tak. Przy okazji dobrze, że nie mam życia. Tyle, ile trzeba. Siła. Co dalej? Ognisty gulasz. Plus 1 do siły.
parujący gulasz. Dobrze, miło. Sprawdzamy dalej. Potrawka z chrząszcza to nie. Szybki śledź, ostryga, ananas, kompot z jabłek. Przy okazji nam uzupełni życie. Super. Jestem mega zadowolona, że mamy te rzeczy stałe. Powiem wam, że już nawet walić to życie. Ja po prostu chcę te rzeczy stałe wypić, bo one są super. Kompot z bananów. Mamy niestety tylko jeden. Mam nadzieję, że bananów znajdę więcej. Kompot z gruszek. Super. Zupa z chlebem, ser, chili, jajo. Zupa rybna, serowa, marchewka, marchewkowa, ziemniaczana, ziołową jeszcze powinnam mieć. Właśnie dwie sztuki. I co? I to chyba wszystko, żeśmy wypili. Jeszcze te z ciemnych grzybów. W sumie można się to wypić. Ja wiem, że to mogłabym trzymać, żeby mi oddawało życie, ale szczerze nie widzę jakichś dużych problemów z HP na razie, więc po prostu będziemy to aktualnie używać, żeby tą manę mieć. I super. Piekielnik, gorzki chleb. I chyba już nie mamy nic stałego. Jeszcze mam zupę pomidorową jedną. Kiełbasiana, te sprawy, cebulowa, no i wszystko. Mamy... Jezus, ile mamy siły? O Matko Święta. 96 siły mamy. No to teraz jest koksidło jedno wielkie. Ale w sumie już będziemy z takimi statami do momentu, aż się nie nauczymy robić mikstur stałych. Ponieważ już się uczyć tego nie będę. Aktualnie punkty nauki będziemy... O Jezus Maria, gościu, uspokój się. Aktualnie punkty nauki będziemy wydawać, a raczej kisić, można tak chyba powiedzieć, na to, żeby się potem móc nauczyć właśnie od razu dwóch eliksirów naraz. Więc tak to będzie właśnie wyglądać. Ile mam zręczności? 80. W teorii mogłabym też ludzi próbować okradać. No może ciebie akurat nie. Muszę wrócić na Adarmos. Dobrze. Ale możemy też część więcej osób okradać już. Z taką ilością, jaką mamy wszystkiego. Dobra, lokator był jednak włączony. To co, idziemy robić fabułę. Już szczerze mówiąc, to ja sobie zbadałam większość tego terenu. Tam wyżej, na drugą stronę, dopiero wejdziemy później. Te rośliny podejrzewam, że one się wybiją z czasem. Ewentualnie może w jakimś innym, nie wiem, rozdziale. Jezu, paprotko, nie rób takich rzeczy. Dobra, zejdziemy tak. Przebierzemy się w te ciuchy. W odzież niewolnika. I lecimy robić zwiad do piratów. Jak widzicie, ich tam trochę jest. Stój. Natychmiast się zatrzymaj. Czego tu chcesz? Przyszedłem, aby przyłączyć się do was. Znasz już moje zdanie. Co za nonsens. Dlaczego chcesz się do nas przyłączyć? Wszyscy złoto, skarby, bogactwo. Coś jeszcze. Ha, ha, ha. Jednak wiesz, czego chcesz. Łaski. No dobrze, możesz przejść. Ale biada ci, jeśli zaczniesz stwarzać tu kłopoty. Jeszcze więcej kłopotów. Dość ryzykowna kradzież. Spoko. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Jak tam sprawy? Co? Mów normalnie, chłopcze. Krążą. Pytam, jaka jest sytuacja w obozie? Niezbyt. Chociaż teraz jest u nas ten przecież czarny mak, nowego. Ale co z tego mamy? A w czym jeszcze? A w tym, że nie mamy nic do jedzenia. Jak zające, myśliwych wśród nas nie ma, a zapasy się kończą. Mak mógłby nam pomóc, dokładnie, ale nie myśli o tym, bo jest zajęty swoimi sprawami. A czym jest tak zajęty? Mogłem nie mam pojęcia. Wcześniej. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Potrzebujemy mięsa. Wszyscy uciekali, to dla nas jak zające, ważniejsze. Byłem zupełnie sam.
Powinien być mądrzejszy. Dobrze, pójdę dla was na polowanie. Doskonale. Przynieś nam 10 kawałów mięsa. Na początek powinno to starczyć. Ale pośpiesz się, bo niedługo umrzemy z głodu, gdyż z normalnego jedzenia już nic nie zostało. Dobrze. Komu mam oddać mięso? Mount u nas zajmuje się wszystkimi towarami, łącznie z żywnością. Możesz wszystko zostawić u niego. On także ci zapłaci. Pójdę i powiem mu, co powinien ci dać za mięso. Jak długo jesteś piratem? Z 8 lat. A może 10? Już zgubiłem rachubę. Czas szybko mija na plądrowaniu wiosek. A wioskę na tej wyspie? Też zamierzacie ją ograbić? Ej, nie jestem twoim informatorem. Jasne. Już dobrze. Po prostu chciałem się dowiedzieć, czy weźmiecie mnie na akcję. Ach tak. Zaczekaj chwilę. Wkrótce wszystkiego się dowiesz. Jasne. Kiedy kilka dni temu byłem na Tamorze, oprócz statków orków, widziałem tam jeszcze 3 pirackie. To nie wy przypadkiem byliście. Tak, to były nasze statki. To jest możliwe. A gdzie są teraz pozostałe 2 statki? Mają coś do zrobienia. Kto ci to powiedział? Udały się na południe. A flota orków? Dokąd się skierowała? Zadajesz zbyt wiele pytań. To mi się nie podoba. Musisz natychmiast pozbyć się tego nawyku, bo długo tu nie pociągniesz. Powiedz mi, o co chodzi z tym magiem? Nie twoja rzecz. Chcę tylko wiedzieć, kim jest ten czarny mag i czego tu chce. Tykasz nos w nie swoje sprawy. Jak będziesz dalej tak robił, narobisz sobie kłopotów. Nic tego nie zmieni. Dobrze, już więcej o to nie będę ciebie pytał. No i słusznie, ze względu na twoje dobro. No i dobra, czyli już więcej od niego nie wyciągniemy. Te rzeczy nie wiem, czy mogę do końca kraść. Wydaje mi się, że chyba im się to nie będzie raczej podobać. O, jeszcze jedno. O, mamy więcej tego kasztanowego ziela, więc już wiem, że nam go na pewno nie zabraknie. Tam na górę w sumie można by było wejść. Idziesz tu? Idziesz. Twój kumpel też. Nawet go w locie zarąbałam. W sumie tam można wejść na górę, tylko że nie będziemy tam w stanie w 100% chodzić. Skrzynia z kosztownościami? Parszywy złodziej, czekaj! Tak jak myślałam. Okej, nieważne, ale możemy iść tutaj się przejść. Troszkę na górę. Tu widzę, że się część piekli przeciwników już na mnie. Szczególnie ten kretoszczur. A to bagienny szczur jest nawet, nie kretoszczur. Z czego ja dostałam plus 5 do HP? Bo widzę, że mam go więcej. Mordo, no nie wejdziesz tu? Jak nie wejdziesz, jak wejdziesz? Albo tam trzeba z tej głupiej takiej strony włazić. W sumie sobie zapomniałam o tym. Okej, kruczy korzeń i ognisty korzeń. Możemy się tutaj przejść, akurat też będzie miło. Aż się dziwię, że z kruczego korzenia nie da się nic zrobić, bo jest go tutaj bardzo dużo. Chociaż kto wie, może się przyda w przyszłości. Zobaczymy. Co my tu mamy? Kolejne jakieś roślinki. Jest Emilio, który zabił groźnego wilka. Zaraz sobie w sumie z nim możemy porozmawiać. Witaj. Dość prosta kradzież. Witaj. O, nowa twarz. Wreszcie ktoś dotarł na tę małą wyspę. A przy okazji, jestem Emilio. Na imię mi Roland. Jestem tu wprawdzie nowy, ale nie planuję u was zostać długo. Jesteś jednym z korsarzy. Nie, ale kiedy byłem skazańcem, miałem z nimi do czynienia. Żyj i daj żyć innym, to moja dewiza. No, dobrze. Muszę już iść. Do zobaczenia. Okej, czyli nic więcej? Nic więcej, dobra.
Tędy, z tego co pamiętam, dało się wejść tam właśnie, gdzie nie mogliśmy. Gdzie widziałam te rzeczy. Okej. I właśnie tam wyżej również. Tak dalej być nie może. Fajnie, że nam tak po prostu już pozwalają się tutaj połętać. Naprawdę myślisz? Więc możemy sobie tutaj poszukać rzeczy. Tam już widać nawet kapitana. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Tam zaraz wejdę, gdzie nie dało się. Pozbieramy roślineczki. Zaraz się przejdziemy jeszcze na drugą stronę, jeżeli nas strażnik puści, bo nie pamiętam niestety, czy on ma taką ochotę nas tam przepuścić, czy nie. Przecież nic nowego. No, a tu jest oczywiście problem, żeby wejść. Nie pozwolę się tak traktować. Bo jakieś krzaki przeszkadzają. Okej. To co, mamy to widzę wyrobione. Pójdziemy się przejść jeszcze tam, gdzie stał strażnik. Widać było X-em, że tam ktoś zastawia drogę. I to nawet nie jeden. Ale możliwe, że możemy się tam szwendać. Tu jest Gregor. I ochroniarz. Oj, tutaj są jakieś ładne bardzo rzeczy. O to mi właśnie w sumie chodziło. Tam też jest jakiś przeciwnik, ja nie wiem, czy to nie golem przypadkiem, bo tak mi coś świta, że to nie było fajne stworzenie. Słychać, że ktoś coś czaruje. Tam są rzeczy pod ziemią. Cierniowiec, grób, którego nie da się kopać. A co ciekawe, ja tutaj mogę wejść nawet. Gdzie te kretoszczury tak nawalają? Nie wiem. Chyba tam wyżej jeszcze. Ale z magiem możemy sobie pogadać zaraz. Siema. Ochroniarzu, masz jakiś problem? Człowieku, zostaw mnie w spokoju. Kradzież dość ryzykowna. Dziękuję bardzo za pieniądze i za expa. Witaj. Czego tu szukasz? Wynoś się. W ogóle fajnie, że oni tego nie pilnują i ja zaraz sobie po prostu będę mogła z tym magiem porozmawiać. Ale zaraz to dobre słowo. Wejdziemy sobie na górę jeszcze. Bo tu będzie expik na nas czekał. W postaci kretoszczurów. Okej. Okay. Sztylet i notatka dla Emilio. Emilio był na dole, jak pamiętamy. Emilio, używaj tylko 10 kropli trucizny, bo inaczej będą problemy. Rób kontrolę raz dziennie, czy wszystko przebiega normalnie. Znaleziona notatka. No, skonfrontujemy to z Emilio za chwilę. Ale jeszcze sobie zbierzemy tutaj rzeczy. Leśne jagódki. Rzepa, 5 drzewa. I sporo serafisów. Okej, tam warto by było może jednak nie spaść. Zaraz sobie podyskutujemy z tym magiem, który był w klatce zamknięty. Cześć Kajo, chyba masz jakiś problem. Odejdź stąd, póki jeszcze możesz. Inous opuścił to miejsce. Aha, nie mogę z nim rozmawiać. To jest akurat trochę bez sensu. Chociaż... Zaraz, a jakbym się przebrała tutaj... w moje normalne ciuchy, na przykład lekki pancerz... tego i z nim pogadała...
Nie. Niestety nie mogę. To szkoda, bo myślałam, że możemy załagodzić to i już z nim pogadać. Tutaj nic się ciekawego już nie dzieje. Ale z Emilią mogę podyskutować chyba. Hej, ty. Powiedz mi, czy ta notatka należy do ciebie? Moment. Co jeszcze? Nic. No cóż, teraz już wiesz. Kretoszczury szaleją na moim polu, bo rozsypałem zbyt dużo trutki. Co chcesz przez to powiedzieć? Powyżej kaplicy uprawiam zioła, ale te chrząszcze wciąż mi je zżerają. Więc poszedłem na wieś do Melwiny, kupiłem trutkę i rozsypałem ją na polu. Chrząszcze pozdychały, ale niestety, potem pojawił się inny problem. Trucizna przyciągnęła kretoszczury. Zgadza się. Tak, właśnie tak było. Posłuchaj, czy pomożesz mi uwolnić się od tych stworzeń? Bardzo proszę. Oczywiście. Pomogę ci. Dziękuję. Co mam robić? Proszę, idź do Melwiny po odtrutkę. Zapłać mu za nią. Powiedz mi, gdybym po prostu pozabijał kretoszczury, czy to wystarczy? To niewiele pomoże. Ciągle będą pojawiać się nowe ze swoich nor. Jestem w rozsypce. Dlatego mam nadzieję, że odtrutka odstraszy te stworzenia. No dobrze. Więc idę kupić tę odtrutkę. Dobra, to mamy tą sprawę. Ale idziemy pogadać może z resztą tych piratów, nie? Kurde, nie tędy. Ajajaj, nie tędy się schodzi. Masakra. Tędy się schodzi, oczywiście. Gdzieś tu była drabina. Nie, to nie było drabiny. Tu było zejście normalne. Pogadajmy sobie z resztą piratów. Jest mount. Mam dla niego mięso w takim razie, więc podyskutujmy. Zaczniemy standardowo od kradzieży. Mam dla ciebie mięso. O, dziękuję. Witaj, witaj. Kim jesteś i co tu robisz? Jestem byłym skazańcem, a obecnie rozbikiem. Ach tak. A kim ty jesteś? Jestem Mount, zarządzam tym obozem. Mówisz, że jesteś byłym skazańcem. Załóżę mi Greg, że w to wierzę. Skąd jesteś? Z wyspy Temore, uciekłem z tamtejszego lochu. Przypłynąłem tu na łodzi, ale ona rozbiła się o przybrzeżną rafę. No i? Co teraz zamierzasz robić? Chcę zostać korsarzem. Ha ha ha. Chcesz zostać korsarzem? Jednym z nas. No, to nie będzie takie proste. Mnie już nic nie wzrusza. Przywykłem do trudów. Masz dla mnie jakąś robotę. Jeśli chcesz zostać korsarzem, to tak. Odszukaj naszego łącznika Alaresa, który powinien znajdować się w pobliżu wioski. I co mam z nim zrobić? Odkąd jesteśmy na wyspie, Alvarez jest po naszej stronie i dostarcza nam informacje. Więc o co mam zapytać Alaresa? Zapytaj go, co nowego. A przede wszystkim, czy jest planowany jakiś atak na nas? Dobrze. Gdyby ten zasraniec zagadał o zapłacie, możesz mu skopać dupę, bo dotychczas nie przekazał ani jednego sprawozdania. Jeśli trzeba, obij mu mordę, ale nie zabijaj. Wyciągnij tylko od niego informacje. I powiesz mu, że swoje złoto później otrzyma. Dobrze. No dobra, to może od razu pójdziemy to załatwić, nie? Chodźmy w takim razie. Już go właśnie widzieliśmy, ale nie chciałam do niego zagadywać tak bez powodu. I tak by z nim nie było żadnej kwestii dialogowej. A teraz przynajmniej jest. Powiem wam, że ta wysypka jest jedną z mniejszych. Też bardzo ją lubię, bo jest taka niemęcząca w sumie. I w ogóle. Alvarez ma niezłą kosę na plecach. Co ja zebrałam? Witam. Powietrze chyba. Dość prosta kradzież. Witaj. Witaj. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Nie znam ciebie. Jestem podróżnikiem i chciałbym się czegoś dowiedzieć o tej wyspie. Rozumiem. No cóż, dowiaduj się, ale nie tu. Nic nie wiem i nic ci nie powiem. Jasne. No dobrze. Ale możesz mi przynajmniej powiedzieć, kim jesteś i czym się tu zajmujesz. Czy to takie ważne, żebyś wiedział? A zresztą, niech ci będzie. Jestem Alvarez i zajmuję się zbieraniem ziół. Ziół. Rozumiem. No cóż, teraz wiesz wszystko. Więc idź stąd i przestań mi przeszkadzać. Wiem wszystko.
Pracujesz dla pirata Mounta. Aha. Jesteś ciekawski, co? Nie obawiaj się. Też pracuję dla piratów. Twoje szczęście. Inaczej musiałbym cię zabić. A skoro jesteś z nami, to bądź tak uprzejmy i przekaż Mountowi, że w końcu chcę otrzymać swoje złoto. Aniby z jakiej racji. Nie jestem twoim chłopcem na posyłki. Natychmiast rusz dupę i idź do Mounta albo się rozzłoszczę. Zrozumiałeś? Powinieneś dostać po ryju, naprawdę na to zasługujesz. Co tam mruczysz? Coś słabo słyszałem. Nic takiego. Zamyśliłem się. No to rusz się. Chcę wreszcie otrzymać swoje złoto. Mount prosił ci przekazać, że musisz jeszcze troszeczkę poczekać swoje złoto. Najpierw chcę otrzymać informację, którą miałeś dla niego zdobyć. Nie ma informacji, nie złota. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty, to dostaniesz ode mnie po mordzie, bo jesteś zbyt arogancki. Co? To co słyszałeś? Zdaje się, że potrzeba ci dobrego lanie. Acz. Jesteś żałosnym małym bękartem. No to chodź. No chodź. No i co ty mi zrobisz, gościu? Ja nawet ubrań nie mam na sobie, a radzę sobie lepiej niż ty. Alvarez nic nie ma w sobie, oprócz kiepskiego miecza dwuręcznego. O kurde, ale ta broń ma fajne obrażenia. Tak się, wiecie, troszeczkę zamyśliłam a propos bicia Alvareza. Kurde, ale mamy teraz zajebiste staty. Wypadałoby jeszcze właśnie w życie dać trochę więcej. Dobra, Alvarez, nawet nie masz co z ziemi podnosić. Masz całkiem niezłe uderzenie. Czego ode mnie chcesz? I co teraz? Powiesz mi, co wiesz? No dobrze. Posłuchaj, Rush chce znaleźć jakieś zaklęcie. Ale jakie, to pojęcia nie mam. Zaklęcie najprawdopodobniej znajduje się w kaplicy. Widzisz, nie było to takie trudne. Coś jeszcze? Nie. To wszystko. Rush planuje zaatakować obóz piratów. Nie. Żadnego planu ataku nie ma. Przynajmniej na razie. Dobrze. Wierzę ci. Czy w końcu dostanę swoje złoto? Ale żartowniś. Już otrzymałeś swoją nagrodę, tylko w innej formie. Ale jeśli nalegasz, to mogę od siebie coś dołożyć. Nie. Proszę. Nie trzeba. Jestem całkiem zadowolony. Tak lepiej. To twoja wina. Gdybyś był trochę bardziej przyjacielski, to zamiast lanie dostałbyś swoje złoto. Cholera. Może następnym razem będziesz nieco mądrzejszy. Żegnaj. No i dobra, widzę jak po nim pojechaliśmy, masakra, nie? No dobra, wracamy do piratów. I zobaczymy, co się tutaj będzie działo dalej. Siema, pirat myśliwy. Cześć, Mount. Co do Alvareza. Tak, dałem mu nauczkę. Doskonale. Wygląda na to, że możesz się na coś przydać. Alvarez powiedział, że najemnicy jeszcze nie planują ataku. Prócz tego, Rush poszukuje jakiegoś zaklęcia. Doskonale. Kiedy będziesz ubiorna, możesz mu to przekazać. A tu dla ciebie trochę złota. Masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie. Mięso już mi przyniosłeś. Mogę z tobą pohandlować. Jeśli coś dla mnie zrobisz, to tak. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co ty sprzedajesz? Grog, rum, bryłkę złota, skręty. Bełty masz, w sumie bym sobie wzięła. Kilo, krótki miecz, topór, stara maczeta, kruczy dziób. Nic ciekawego, liczyłam, że będzie miał może jakieś rzeczy typu jedzenie. Ale chyba jednak nie. Wszystko w porządku. Zostaw mnie w spokoju! Okej, okay, klasyk. A czy to mogę zabrać, czy będzie lańsko? To mogę zabrać. Rozumiem. A to mogę zabrać? Mogę zabrać. Cześć, Erik. Dość ryzykowna kradzież, wiadomo. Witaj. Kim jesteś? Nie widziałem tu wcześniej twojej tępej facjaty. Podobno uchodzisz tu za twardziela. Zamknij mordę. W przeciwnym razie cię zabiję. Zrozumiałeś? Uspokój się. Co jest z tobą? Nic ci do tego. Rozumiesz? Rozmawiałeś już z naszym bosmanem.
Jeśli nie, to idź do niego. Nie lubimy, gdy obcy kręcą się po naszym obozie. No dalej, rozchmurz się, jaki masz problem? Nie zamierzasz odejść, tak? Dobra. Zgubiłem gdzieś obok wioski swój amulet. Chciałem gwizdnąć tym obdartusom owce, ale jeden z żołnierzy mnie zobaczył i podniósł alarm. Uciekałem jak zębacz, bo goniła mnie połowa wioski. No i zgubiłem amulet. Rozumiem. Co to był za amulet? Amulet podnoszący zręczność. Bardzo przydatna rzecz, szczególnie gdy używasz rąk. Rozumiesz? No tak. Coś ta przydatna rzecz zbytnio ci nie pomogła. Zwyczajnie nie miałem szczęścia. To wszystko. Wcześniej zawsze mi pomagało. Mam dla ciebie propozycję. Znajdę twój amulet, a ty dasz mi trochę złota. Naprawdę. Cóż, za to jestem gotowy dać ci nawet 100 sztuk złota. Pasuje. Dobra, zaraz pójdziemy poszukać. Wachtowy. 5 drzewa. Dobra, tam mają rzeczy na statku. Nie będziemy się tam na razie może pchali. O Jezus. Dobra, to co, idziemy poszukać tego amuletu. Ja niestety chyba go jeszcze nie zebrałam. On się chyba teraz dopiero pojawia, gdzieś tutaj leży. Zresztą, ale na szczęście mamy lokatora, więc to nie zajmie dużo czasu. Skoro uciekał, jakby go gonił sam Beliar, to podejrzewam, że ten amulet musi być gdzieś tutaj po drodze, nie? Z wioski. Może ty znalazłeś? Nie znalazłeś przypadkiem amuletu. Amulet. Być może. Rozumiem, chcesz złota. Dobrze. Ile? A, widzę, że rozumiesz. No cóż, za 50 sztuk złota jestem gotów ci pomóc. Trzymaj złoto. Doskonale. No cóż, jednak nie mam amuletu. Co? Spokojnie. Zabrał go Iraldo, najemnik. Pogadaj z nim. On stoi przy wrotach. Coś jeszcze. Słuchaj, odwal się ode mnie. Jestem zajęty. Muszę pilnować, aby wilki nie podkradły się do stada. I owce ciągle starają się uciec. To super, naprawdę. Nie mów, że to nieprawda. Słuchaj, mordo, dawaj ten amulet. Czy przypadkiem nie znalazłeś amuletu? Amulet, powiadasz. Znalazłem. Chcesz go? Hm. Tak po prostu mi go oddasz. Haha. Ty co, zgłupiałeś? Taki amulet jest wart minimum 200 sztuk złota. Ale mógłbym też dać ci ten amulet za darmo, jeśli przyniesiesz mi dwa lekkie tapery orków. Kolekcjonuję je, wiesz o tym. Ty spryciarzu. A to, że orkowie siedzą na waszej wyspie, to czysty przypadek. Po prostu chcesz, żebym odwalił za was całą brudną robotę i się ich pozbył. No i co? Orkowie przybyli tu razem z piratami i trzeba się ich pozbyć. Ty to robisz i otrzymujesz w nagrodę swój amulet. A jeśli nie chcesz tego zrobić, to możesz po prostu zapłacić mi 200 sztuk złota, jak ci już powiedziałem. Prawdopodobnie, nie mam innego wyjścia. No dobrze. Zastanowię się. Masz tu swoje taperi. Więc zabiłeś orków. Doskonale. Proszę, możesz zabrać swój amulet. No i dobra. Amulet zręczności. No, nie powiem, fajny amulecik, nawet by się nam może przydał. A gdzie my go mamy? A to tylko plus 3. Dobra, to tak bardzo nie boli mnie to w kieszeń. To co, myślę, że pójdziemy do Erika, oddamy mu ten amulet i w kolejnym odcinku, ponieważ ten już dobiega końca, w kolejnym odcinku przejdziemy się gdzie? Jezus kochany, nie pamiętam, co ja chciałam powiedzieć. A nie, no dobra, wiem. Pójdziemy do bossmana tego głównego, który tutaj wszystkim kieruje. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Ogólnie zbadamy sobie ten statek. Mam coś dla ciebie. Hej. Czy to nie mój amulet? Faktycznie mój. Naprawdę go znalazłeś. Chłopie, bardzo myliłem się co do ciebie. A ty, okazało się, jesteś swój człowiek. Trzymaj swój amulet. A dla ciebie, tak jak obiecałem, 100 sztuk złota. Słowo korsarza. Dobra, nie potrzebujemy więcej złota, ponieważ oddałam mu toporki. A to jak najbardziej
Zresztą wystarczy, więc nie ma co przesadzać. Tu jest... Hej, ty. Co tu robisz? Jestem rozbitkiem i chciałbym przyłączyć się do was. Tak, już ci uwierzyłem. Równie dobrze możesz być szpiegiem z wioski. Przyznaj się, a twoja śmierć będzie szybka. Inaczej osobiście dopilnuję, abyś konał w męczarniach. Uwierz mi, nie mam żadnego związku z mieszkańcami wioski. Jestem od niedawna na wyspie. Nie pozwolę się. Może i nie kłamiesz. Nigdy przedtem nie widziałem twojej twarzy. A więc nie masz nic wspólnego z najemnikami. Oczywiście, że nie. Ci dranie wygonili mnie z wioski, kiedy poprosiłem ich o przyjęcie mnie do siebie. Co, nie chcieli ci uwierzyć? Tak jak mówisz. Zwłaszcza po tym, jak im powiedziałem, że jestem byłym skazańcem. Jesteś byłym skazańcem. To dlaczego od razu nie mówiłeś? Za co zostałeś skazany? Takie tam drobnostki, jak porwania ludzi i kradzieże z włamaniem, to wszystko. Masz rację. Rzeczywiście, całkiem nieszkodliwe rzeczy. A gdzie siedziałeś? Na wyspie Temoure. Dopiero niedawno udało mi się stamtąd wydostać. Nieźle. Wtedy moglibyśmy nawet cię zabrać. Nasza flota zatrzymała się tam zaledwie kilka dni temu. Flota. Nie widziałem tam pirackich statków, tylko orków. Zgadza się, ponieważ sprzymierzyliśmy się z orkami. Naprawdę. A gdzie teraz jest flota orków? W drodze do... Ale zaraz. To nie twoja sprawa. Jak dobrze pamiętam, chciałeś się nas przyłączyć. Po co? Chcę się zemścić na najemnikach za to, że mnie wygonili z wioski. Rozumiem. Gdybym był na twoim miejscu, też szukałbym zemsty. Więc mogę do was dołączyć. Zaczekaj chwilę. Czy wiesz, kim jesteśmy? Należymy do załogi najokrutniejszych korsarzy Morza Południowego. Sądzę, że już słyszałeś, kim jest nasz przywódca. To sam Mendoza. Mendoza. O tak, słyszałem o nim. Dobrze. Więc zapewne słyszałeś, że pod jego komendą znajdują się tylko sami bezwzględni twardziele. Ma się rozumieć. Doskonale. Ale najpierw musisz nam udowodnić, że jesteś godny przyłączenia się do nas. I tylko po tym mogę cię polecić naszemu przywódcy. Nie wcześniej. Mendozie, nie pleć głupot. Nasz wspaniały kapitan ma ważniejsze sprawy, niż sterczeć tu na tej starej wyspie. Oczywiście, miałem na myśli Bjorna. Bjorna. Tak. To jeden z najbliższych zastępców Mendozy i dowodzi naszym oddziałem. Aha. Jasne. A ty kim tu jesteś? Jestem tu bosmanem, prawą ręką Bjorna i jego zaufanym oficerem. Jeśli znajdę kogoś, kto zasługuje na przyłączenie się do nas, to po mojej pochlebnej opinii, Bjorn zazwyczaj wyraża na to zgodę. Więc jeśli uda ci się mnie przekonać, że jesteś przydatny, polecę cię Bjornowi. Dobrze, co mam zrobić? Daj pomyśleć. O, wiem. Idź do wioski i wykończ Rosza. Co? Mam się rozprawić z Roszem. Mówisz to poważnie. Już nie. Masz rację, to za gruba ryba dla ciebie. No nic, wymyślę coś innego. Idź i pogadaj z innymi. Zapytaj, czy możesz coś dla nich zrobić. Jeśli zrobisz dla nich wystarczająco dużo, dam ci szansę. Umowa stoi. Zgoda. Sądzę, że już wystarczająco dużo zrobiłem. No cóż, zobaczmy. Byłeś na polowaniu. Zwróciłeś amulet Erikowi. Obiłeś ryj Alaresowi. Haha. Bardzo dobrze, zasłużył sobie na to. Owszem, nawet się wykazałeś. Sądzę, że to wystarczy. Prawie. Dam ci ostatnie zadanie. Poradzisz sobie z nim i będziesz mógł pogadać z Bjorn. Na czym ma polegać twoje zadanie? Dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy wioski dosłownie opływają w złocie. Mają gdzieś schowane ponad 3000 sztuk złota. To cholernie duża suma. Tak jak mówisz. I wobec tego, daję ci moje zadanie, zakradnij się do wioski i zdobądź te złoto. Całe 3000 sztuk złota. Jasne. A jeśli troszeczkę sobie zostawień? Posłuchaj mnie. Zazwyczaj człowiek u rąk ma 10 palców. Ale jeśli zauważę, że postanowiłeś mnie oszukać i coś sobie z tego skubniesz, dopilnuję, abyś nigdy więcej nie mógł posłużyć się swoimi 10 palcami. Czy to jasne? Więc postaraj się przynieść całe złoto. No dobrze, no to myślę, że to będzie nasze zadanie na kolejny odcinek. Dziękuję wam, moi drodzy, serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film i cóż,
Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!